Witam z powrotem wszystkich tych, którzy czekali na kolejny odcinek Cities Skylines 2. W końcu jest. Witam również oczywiście wszystkich nowych widzów. Ja jestem Olivia i gram głównie w City Buildery. Jesteśmy oczywiście w moim pierwszym mieście w Cities Skylines 2, Berryland. Mieszka tutaj 6,5 tysiąca osób. Przez ten śnieg nie widzę nawet kursora. Ale chciałam sobie zobaczyć na kamienie milowe, bo naszym kolejnym kamieniem milowym będzie duże miasteczko. No i kurczę, no fajnie byłoby to osiągnąć w tym odcinku. Nie wiem, czy nam się uda, chociaż tutaj dużo nie brakuje, to na pewno nam się uda. Za bardzo zwróciłam uwagę na ilość ludzi, ilość mieszkańców, a tak naprawdę nie ma to aż takiego wpływu akurat na kamienie milowe, więc myślę, że jest to w naszym zasięgu. No i tak, tu jest oczywiście ta strefa, którą ostatnio stworzyłam, taka nowa wioska, typowo rolnicza. Będzie tutaj więcej pól, zaraz myślę, że nawet się tym zajmę, ale na początek chciałabym rzeczy takie, o których nie chcę zapomnieć, czyli na przykład komentarz na temat wiatraków, że oczywiście wiatraki też mają ulepszenia i powinnam sobie na nie zobaczyć. No i co my tu mamy? Panel słoneczny. Panel słoneczny, który zwiększa produkcję elektryczności w ciągu dnia i to sobie przyklejamy do naszego słupa, ok. Zaawansowany system wirników. Ulepszenie systemów umożliwia wytwarzanie znacznie większej ilości energii. I tu w sumie chyba nic wizualnie się nie zmienia. I lecimy dalej. Rozbudowa akumulatora. Elektryczność jest magazynowana w wielkich akumulatorach i zużywana, gdy wiatr słabnie na sile. To też super. Dobra. To nie będzie jakiś problem wizualny. Myślałam, że może popełniłam taki błąd, że może zbyt gęsto je postawiłam, ale nie. W sumie chyba z elektrycznością mamy problemy. No nie jest jej zbyt dużo, więc może zrobię od razu kilka upgrade'ów. Jak wygląda nasza kasa? No niestety tracimy, no ale mamy prawie 2 miliony, więc w sumie może na tych trzech wiatrakach zrobię wszystkie tak naprawdę te ulepszenia. Okej. I co? I w sumie można tylko po jednym razie wykorzystać. To lecimy sobie z następnymi. Niech mają jak najlepiej. No i dobra, jak teraz to wygląda? Odrobinkę się polepszyło, ale też dzięki temu teraz będziemy mogli troszeczkę magazynować tej energii, jak będziemy mieli jakiś lepszy wiatr. To super. Chociaż my tak naprawdę sprzedajemy nadwyżkę, więc chyba to magazynowanie nie ma za dużo sensu. W ogóle tak, zauważyłam, że spory ruch się zrobił na tej naszej lokalnej drodze, która sobie od tej naszej nowej wioski idzie aż do naszego miasta. No i niestety, jak widzicie, nadal lagi są. Myślałam, że będzie troszkę lepiej, były jakieś tam aktualizacje, no ale słabo, słabo. No i tak, tutaj przejeżdżamy przez naszą strefkę przemysłową. I możemy się włączyć do ruchu do naszego miasta albo na autostradę. Na szczęście jeszcze bardzo dużego ruchu nie ma. Widzę, że autostradą też coś tam jeździ, więc dobrze, taki był mój cel. Tutaj mamy jakiś drobny problem, wysoki czynsz, ale cel mój jest taki, żeby jednak właśnie była większa potrzeba na mieszkania o większym zagęszczeniu. Więc no, niestety czasem musi tak być też, żeby się rozwijać. No i tutaj oczywiście główna część naszego miasta. Z tyłu nasze leśnictwo, po drugiej stronie strefa ze szkołami. Tutaj mamy liceum, jak i szkołę pomaturalną. No i dostałam też taki komentarz, że właśnie w okolicy szkół warto jest budować te tanie mieszkania, no bo oczywiście tam studenci będą chętniej wynajmować, ale nie wiem, czy to się tyczy już konkretnie uniwersytetów, no bo liceum, no to wiadomo, jeszcze trochę młodzi ludzie. Nie wiem, jak to w tej grze działa. No i na koniec dotarliśmy do naszej ostatniej strefy przemysłowej z naszym kamieniem. No i mieliśmy zrobić tutaj sobie w sumie kolejny rodzaj wydobycia.
Jak zajrzymy sobie do przemysłu specjalistycznego, no to oczywiście mamy już odblokowany na przykład metal. No i taki był plan, żeby ten metal tutaj właśnie wstawić. Zrobię to od razu. Chyba wyburzę te budynki, bo one teraz myślę, że trochę jednak tego złoża nam zabierają. To jest zupełnie niepotrzebne. Dziękujemy Państwu. Ta droga niech zostanie w zasadzie. I oprzemy sobie ten budynek. Albo dobra, zburzę ją. Jednak niepotrzebna. Niech ten budynek będzie tutaj. I musimy sobie zacząć od tej strony. No dobra. Tu nam się mapa kończy. Ja po ten mały fragment na razie nie będę kupować kolejnego kafelka. Ale i tak sporo tego złoża jest. Także na pewno będzie nadprodukcja. A zróbmy sobie tutaj do samego końca. No nie, coś tutaj... Dobra, jeszcze raz muszę wyznaczyć. No i dobra, na razie nam to wystarczy. Wiem, że tam jeszcze troszkę złoża nam zostało, ale najwyżej sobie dobuduję później kolejny taki budynek, albo w ogóle go przestawię. Zobaczymy. Zobaczmy sobie w takim razie od razu na naszą produkcję. To oczywiście będzie musiało się jeszcze ustabilizować na pewno, ale już w tej chwili widzę, że mamy nadwyżkę. No i tak, do czego musimy wrócić? W zasadzie do tych warzyw i do zbóż. No, zboża w tej chwili sporo kupujemy, więc warto będzie go zrobić więcej. No i oczywiście wracamy sobie w związku z tym do naszej wioski i dorobię tutaj troszkę tych zbóż. W sumie też możemy już tutaj oczywiście zaplanować. No i tak, jeszcze część zasobów została w tym miejscu pod naszymi domami i ja na ten moment to zostawię. Ale jak będziemy mieli rzeczywiście problem ze złożami na mapie, no to oczywiście podmienię wtedy. Wyburzę te domy i zrobię tutaj pola. Na razie myślę, że to nie jest problem. Okej. Aha, jeszcze troszkę warzyw. To gdzie ta warzywa? Gdzieś tutaj. Tak, zauważyłam, że też niepotrzebnie ten budynek. Od razu go przeniosę, bo będzie mnie to irytowało. Gdzieś po prostu troszkę dalej. Nie widzę złóż, ale dobra, powiedzmy, że tu jest okej. Teraz zobaczę. No, powiedzmy. To zrobię w takim razie warzywa. Tylko tak, teraz nie mamy drogi. W sensie mamy drogę, oczywiście chodzi mi o to, że tutaj mieliśmy taką asfaltową. No to chyba wpasowałoby po prostu delikatnie zmienić to. O tak. Chyba dużego problemu nie będzie. Średnie drogi. Jeszcze kawałeczek trzeba przesunąć. Dobra, i jak bądź, zaraz to zmienię. Proszę bardzo. No i wracamy do pola. Okej. Nawet mnie kusi, żeby zrobić jeszcze jedną drogę. Tutaj. I bezpośrednio z tej drogi położyć kolejną farmę. Tylko czy my sięgniemy? Tak, sięgniemy do samego końca. Super. Dobra, trochę ten wskaźnik deficytu spadł. Było o wiele więcej, także jest ok. Ale no, jeszcze musimy na pewno chwilę poczekać. No i węgla jeszcze w ogóle nie wytwarzamy. No to jeszcze nie. Myślę, że się na chwilkę wstrzymam. Zajmę się póki co innymi rzeczami.
bo jak widzicie, to mamy już zapotrzebowanie na mieszkania. No i tak, lecimy sobie tutaj. Co się stało? Wypadek jakiś. I to jest motocykl. Okej. Nie wstrzymuje ruchu chociaż. Dobra, jak nasze parkingi w ogóle? Chyba wszystkie zapełnione. Nie, tutaj mamy jeszcze miejsce. Widzę, że ludzie i tak parkują na drodze. Zobaczymy z czasem, czy się to zmieni. Oczywiście też chyba w komentarzach było, że jest taki przepis. Ja w ogóle jeszcze nie robiłam żadnych dzielnic, więc może tym warto byłoby się zająć. Na razie te obszary wyznaczę tak bardzo ogólnie, bo mocno nad tym nie myślałam i nie wiem, czy zrobić sobie cały ten obszar, czy podzielić na dwa. A może podzielę? Zrobię sobie w sumie od tej drogi. Ta cała przestrzeń to będzie jedna dzielnica. Myślę, że dotąd. Te kilka domów jeszcze też, ale te wszystkie z tyłu domu to może będzie coś innego. Dobra, to jest nasza pierwsza dzielnica. Nie bardzo widzimy. No i nasza pierwsza dzielnica nazywa się Poblaski Suche. Dostałam od was taką propozycję, że może fajnie by było nazwać ulicę po moich widzach. Więc myślę, że fajnym pomysłem byłoby nazwać dzielnicę właśnie po was, bo jest kilka takich osób, które gdzieś tam w komentarzach się bardziej udzielają, także fajnie by było was docenić jakoś. Nie będę zmieniała tych nazw teraz, tylko raczej w przyszłym odcinku, bo może dzięki temu, no po prostu będziecie jeszcze mieli szansę, żeby się wypowiedzieć. Może nie chcecie, żebym używała waszego imienia, albo właśnie chcecie szczególnie, żebym zwróciła uwagę. Dobra, tu mamy w tej chwili bukowe bieliny, lecimy sobie do naszego przemysłu i chyba to będzie na razie jako jedna całość. Zobaczymy jak w przyszłości, to zależy wszystko od tego, czy będziemy chcieli jakieś szczególne przepisy w danej lokalizacji zrobić, zastosować. Także na razie to wszystko będzie jednym. Okej. Tu mamy wodno-świerczyńskie. Tutaj oczywiście będzie osobna strefa, która się rozbuduje na pewno w przyszłości. Na razie aż dotąd niech będzie. I do mostu. Okej. Tutaj mamy jeszcze strefę przemysłową. To tak właśnie, na razie tak wszystko szybko, mniej więcej, a później jak będziemy się rozrastać, to na pewno będę musiała i tak te dzielnice delikatnie edytować, więc na razie coś takiego wystarczy. I oczywiście ostatnia dzielnica, czyli nasza nowa strefa rolnicza i mieszkalna. Rynkowo-piaskowe. Słabo widać bardzo te dzielnice, ale tak, jeśli chodzi o te parkingi, to chyba jest coś z tym związanego. Nie wiem, czy ja już odblokowałam, ale zobaczymy sobie. Poblaski Suche i mamy tutaj opłata za parkowanie na poboczu. O właśnie, czyli dzięki temu przestaną parkować tak naprawdę na poboczach i będą chętniej wykorzystywać parkingi. Osiedle strzeżone, progi zwalniające, recykling, o spoko, zakaz ciężkiego ruchu, to też mogłoby tutaj pasować i świadomość zużycia energii, też zawsze ok. Więc tak, możemy, tak, świadomość zużycia energii i tutaj dokładniej obywatelom zwraca się uwagę na energię zużywaną przez ich urządzenia elektryczne, zmniejsza zużycie energii o 5%. Recykling zachęca mieszkańców obszaru do recyklingu, to obniża ilość wykorzystywanych zasobów, lecz skraca też wolny czas obywateli. Zróbmy to. No i ostatnią rzecz, którą chciałam zrobić, no to ta opłata i za parkowanie na poboczu. Pobierana jest opłata, jej wysokość można zmieniać za pomocą suwaka. Dobra, mamy. Tutaj mam w ogóle więcej statystyk dotyczących oczywiście tego regionu, który sobie wyznaczyłam.
4000 gospodarstw domowych, aktualna i maksymalna liczba gospodarstw, czyli mamy troszkę wolnych miejsc, mieszkańcy 6429, 869 zwierzątek, tak? Okej. Okay. Średnia zamożność komfortowa. Pracownicy mamy 1370 na 1490. O co chodzi? Wolne stanowisko 122, czyli co oznacza to, że to 121 osób jest bez pracy? Okej, to się tyczy w ogóle wszystkich biznesów, nie mieszkań. Czyli ile jest miejsc pracy i ile osób pracuje. Okej, no dobrze wygląda ta statystyka. Miejscowe usługi 0. Kiedy przydzielisz budynkowi usługowemu dzielnicę operacyjną, stanie się jednym z lokalnych usługodawców. Okej, to chodzi o to, że jak sobie wybierzemy daną na przykład remizę, to sobie możemy przypisać konkretnie tylko i wyłącznie do tej dzielnicy. Ale ja na razie tego nie będę robić, chociaż to jest, myślę, że dobry pomysł, bo już te dzielnice są coraz bardziej oddalone. Na przykład nie chciałabym, żeby z tego konkretnego posterunku policji, co tutaj się znajduje, lub z tej remizy samochody jeździły gdzieś aż tam, tak? Byłoby to bez sensu. Wody nam brakuje. Zobaczmy. Tak, brakuje. No więc tak, oczywiście myślę, że kolejną przepompownię, no bo mamy tyle tutaj wód, że nie ma się co martwić, nie ma się co zastanawiać. Tylko skąd ja tą wodę brałam? A, tutaj. No dobra. Czy ja na pewno chcę tutaj, jak tutaj są domy ludzi? Może warto by było się przenieść na drugą stronę. Już mamy tutaj kupiony kafelek, to czemu nie? Tylko trzeba by było doprowadzić drogę. No to może łatwiej będzie stąd. Dobra, zrobię sobie raz i nawet przeniosę tamto. No i tak, to można sobie zburzyć. Chociaż tam chyba mi zawracały autobusy w ogóle. I pauza na chwilę, bo teraz nikt nie ma wody. Zróbmy sobie kontynuację tej drogi. A może nawet polecę z tą. Czemu nie? Jakoś tak. Możemy sobie zakręcić. Tylko czy my dosięgamy? Nie mamy energii, czyli nie dosięgamy chyba. Chwila, to ja to zrobię troszkę inaczej w takim razie. Chociaż powinniśmy dosięgać, dam play. O, dobra, jest wszystko okej. No więc teraz tej wody powinno być pod dostatkiem, tak. Super. Nie handlujemy oczywiście wodą, bo nie mamy połączenia ze światem zewnętrznym. Jeśli chodzi o ulepszenia naszej przepompowni, to jest dodatkowa pompa, która znacznie zwiększa ujęcie wody i możliwości jej dystrybucji. To też jest fajna opcja. Póki co z tego nie skorzystałam, ale myślę, że następnym razem się skuszę. Tutaj mamy jakąś rurę, to sobie ją od razu zniszczę, tylko musimy być pod ziemią. Tutaj i tutaj. Okej. Minęło trochę czasu, także zerknę sobie jeszcze raz na naszą produkcję. Wygląda na to, że nadal mamy za mało zbóż i za mało warzyw. No to chyba od razu dorobię. Chociaż może teraz zajmę się domkami. No i zobaczcie, coraz więcej tutaj krzyczą. Wysoki czynsz. No dobra, fajnie, że nam się podniosło zapotrzebowanie na mieszkania chociażby o tym średnim zagęszczeniu. Także mogę sobie coś tam wstawić. Tutaj w okolicy tych szkół. Myślę, że w tym momencie pociągnę drogę tutaj za tą szkołę. I tak, czy ja w takim razie chcę taką szeroką? Chyba nie. Najwyżej zostawię sobie miejsce w razie potrzeby powiększenia. Na razie mi to wystarczy. Oczywiście zostawię z tyłu trochę miejsca. W ogóle tutaj taka duża droga nie jest potrzebna. Dobrze, zrobię coś takiego. Okej, jakby trzeba było, to rzeczywiście będzie miejsca na to, żeby powiększyć.
Skoro już tu jestem, to przyszło mi do głowy, żeby zrobić te pasy dla autobusów, które planowałam. Czyli tak, wejdźmy w transport i tak, chcemy jednokierunkowy pas w tym miejscu, tak? Chyba to by miało sens. No i w tym, bo z tej strony też oczywiście mamy przystanek. A dalej to chyba zobaczymy. Zobaczymy, jaki będzie ruch, czy rzeczywiście te autobusy będą przeszkadzały bardziej. Dobra, lecimy sobie dalej z tą drogą. Trochę miejsca z tyłu. I może gdzieś tutaj droga. Już się robi troszkę pod górkę. Okej, nie przeszkadza mi to w sumie jakoś bardzo. Czy ja chcę połączyć z tą drogą? Może chcę. Na ten moment myślę, że chcę. Później może to przeszkadzać, ale na razie będzie okej. No i dobra. Mogę w sumie już wstawić pierwsze budynki i będą to chyba europejskie domy o średniej gęstości zaludnienia. Bo tak, chciałabym jednak większe tutaj budynki niż te szeregówki. Z tej strony. A w sumie tutaj też. I lecimy sobie od razu tutaj z tyłu też. I okej. Pasowałoby jeszcze więcej budynków komercyjnych i gdzie one by chciały być? To jest jako mieszkanie i to jest problem. Zobaczmy tutaj. O, tutaj wszędzie bym mogła wstawić tak naprawdę. To myślę, że zamiast tych sklepów. Tak, chyba zrobimy sobie większą zabudowę. Chociażby na razie z tej strony, a później się zobaczy, może się podmieni. Ach, oczywiście potrzeba nam zupełnie spadła, także to się nawet nie wybuduje. No nic, trzeba wstawić więcej zwykłych małych sklepów. No niech będą tutaj. Czy chcę tutaj ich więcej? Generalnie nie chciałam, ale chyba zrobię. Niech będzie i tak. No i tak niewiele nam brakuje do kolejnego kamienia milowego. Chciałabym wstawić więcej domów, ale zastanawiam się gdzie. Może w tej okolicy jeszcze? Tak. Nawet im się tu jeszcze podoba. Tutaj. Tutaj mogą być. Przydałoby się więcej sklepów chyba też w tej okolicy. Już to wszystko są lokale komercyjne, ale tak czy siak gdzieś tutaj będą pasować i będą zadowoleni z tej okolicy. No i co, teraz sobie tak myślę, że może warto by było poprowadzić autobus aż do tamtej wioski, stąd, gdzieś w centrum. Niech idzie sobie przez tą okolicę, przez ten przemysł. Tutaj autobusów żadnych nie mamy, także może się to przydać. Skąd by sobie zacząć? Gdzieś tutaj na pewno. Tutaj dużo ludzi mieszka. Gdzie mamy w ogóle przystanki? Może tym razem sobie zrobimy tutaj. Na tej ulicy i na tej. Czyli tu można będzie zrobić kółko, w sumie będzie można się też tu gdzieś zatrzymać, czemu nie? No i co? I tutaj już mamy przystanek, możemy zahaczyć. Tutaj w sumie pasowałoby gdzieś w takim razie tutaj mieć przystanek. Może przy końcu tej ulicy, chociaż... Boję się o ruch na tej ulicy, zobaczymy. Później lecimy sobie gdzieś tędy, to możemy się zatrzymać przy tym przemyśle. Na przykład gdzieś tutaj, w obydwu kierunkach. Tutaj mamy jakieś korki. To jakieś coś chwilowego, może tutaj są jakieś światła, chociaż nie wydaje mi się. Zaraz na to zerknę. Lecimy sobie do samego końca. I jakby to zrobić, żeby było dobrze? Też kółko jakieś pasuje by zrobić, pasowałoby zrobić. Może zrobimy sobie tak, jedno niedaleko szkoły, drugi przystanek gdzieś aż tutaj. Nawet można by było zahaczyć o cmentarz, ale obawiam się, że ludzie nie będą tutaj na cmentarz dojeżdżać aż stamtąd. Dobra, to chyba wszystko.
W takim razie narzędzia możemy już sobie zacząć z tej strony. I lecimy dookoła. No i dobra, jedną pętlę mamy, teraz pasuje zrobić pętlę w drugą stronę, tylko tak, zmienię sobie od razu kolor, zmienię nazwę, żeby mi się nie myliło, zróbmy sobie jakąś czerwoną na przykład. I co to będzie? Miasto do wieś. Póki nie nazwę sobie tych dzielnic, to musi tak być. Jest! W końcu kamień milowy ósmy. Duże miasteczko. No w końcu. Panel postępu. I co my tu mamy w końcu? Właśnie mamy tą dużą gęstość zaludnienia i górnictwo naftowe. To z tym będziemy działać w kolejnym odcinku. Lećmy sobie jeszcze do rozwoju. Albo nie. Nie będę chyba teraz temu poświęcać czasu. Chcę zrobić tylko tą linię w drugą stronę. Dobra, ta linia jest ukończona. Nie wiem czemu przez chwilę myślałam, że to jest pętla i że muszę zrobić w obydwu kierunkach, ale przecież to jest linia, więc nie trzeba robić drugiej. Ale możemy sobie w końcu postawić zajezdnię taksówek. O tym też mi pisaliście. Tak, widzę, że dużo taksówek jeździ i to są taksówki nie nasze właśnie, tylko gdzieś z innego miasta. Więc warto zainwestować w nasze i coś chyba na tym zarabiać. Gdzie by to zrobić, żeby było dobrze? Może wysunę drogę w tym kierunku? Może zrobię tak. Tak. I tak. I zajezdnia dla taksówek może być sobie tutaj na końcu. A jeśli chodzi o postój dla taksówek, to postawimy w jakichś strategicznych miejscach. Widzę, że jeżdżą na pewno gdzieś w centrum. Widzę, że tutaj jeżdżą, więc można by było gdzieś na przykład przy tym przystanku autobusowym, przy tym, tutaj gdzieś na głównej ulicy. Może tyle im tutaj wystarczy. Zrobimy sobie oczywiście przy szkole, zrobimy sobie gdzieś przy cmentarzu, generalnie przy tej okolicy. Chociaż nie wiem, czy tutaj jeżdżą. Na pewno w okolicy szkół. Tutaj, tutaj. Jedno może w okolicy tej strefy przemysłowej. Widzę też mały korek, zaraz się tym zajmę. No i na razie może tyle tak naprawdę. Zobaczymy, jak się to rozwinie. Ale tak, zobaczmy na te korki, gdzie są jakieś ostrzeżenia. Tutaj co prawda nie ma ostrzeżenia. Coś to wolno idzie, ale nie wiem. Też są te głupie problemy właśnie, że te pojazdy co niektóre stoją i blokują. Ci wszyscy powinni jechać. Jak już wjechali, to już powinni jechać. Można by było dorobić tutaj jeszcze jeden pas. Być może w ogóle skrzyżowanie ze światłami byłoby lepsze. Dobra, lecimy sobie dalej. Przy tym rondzie też nie jest najgorzej. Tutaj był jakiś korek. To tutaj wydaje mi się, że najłatwiej będzie zrobić sobie po prostu drogę jednokierunkową. Czy my już mamy jednokierunkową? Nie. To tak zrobimy. Czyli jakby to zrobić, żeby było dobrze? Nie chcemy chyba, żeby ci wjeżdżali tutaj. Więc pozwolimy im tylko wyjeżdżać. To znaczy, że na przykład tędy mogą tylko wjeżdżać. Coś takiego. No i jako, że tutaj są światła, to powinno iść gładko. Zobaczmy sobie. No i tak, teraz ci. Ach, to zmienianie pasa ruchu. No ale dobra, ruch się tutaj rozładował. Tutaj nam się zrobił teraz korek. No, taka jedna, jedyna droga z tej okolicy może być problemem.
Może ją sobie zrobię przynajmniej asymetryczną, czyli państwo, które sobie wjeżdża na tą drogę, będzie miało dwa pasy. Myślę, że to troszkę przyspieszy. Zresztą zobaczcie, już w ogóle nie ma żadnego problemu. Jakieś to takie tymczasowe było. Jest jeszcze problem? Tutaj co się stało? Brak pojazdów. Chyba chodzi o to, że długo czekają? No bo mamy jeden pojazd tutaj, jeden tutaj. Ja wiem, że są daleko, ale mało ludzi jeździło. Zobaczmy sobie w ogóle na ogólne statystyki tych linii. Miasto, wieś, na razie tylko 5%, ale tu nam się na szczęście zaczęło powiększać, bo zmniejszyłam właśnie ilość autobusów. Ale tutaj mamy dwa, a tutaj na przykład 5, czyli nie zrobiłam wszędzie tak jak trzeba. Zróbmy sobie na przykład 3, żeby się bardzo nie złościli. Czyli tutaj też powinno być 3. 3. Dobra, teraz powinno być ok. I tu, bo sprawdziłam, więc tu powinno być 3 i tu powinno być 3. Tutaj mamy 4 autobusy. Wygląda, że 60% użytkowania, więc ok. No i mamy tutaj aż 14 autobusów, to na pewno za dużo. Mamy trochę pasażerów, to cieszy mnie bardzo, ale no bez przesady. Zróbmy sobie na przykład, no nie wiem, nawet te 10 już niech będzie. Aha, brak dostępnych pojazdów, rozważ zbudowanie większej. Nie zdążyłam doczytać, ale chodzi o to, że w zajezdni mamy za mało pojazdów. Gdzie ta zajezdnia? Tutaj. Tak, wszystkie są w trasie, jeden wraca, ale jest 25 na 25 w użyciu, więc tutaj potrzebujemy dodatkowy garaż. Pewnie. O-o. Musimy sobie ten słup przestawić. Zrobimy sobie na pewno jeden słup tutaj. Połączymy go z tym. A ten będzie do wywalenia, tylko jesteśmy pod ziemią chyba. Okej. No i dzięki temu możemy zrobić to ulepszenie z łatwością. Tylko czy potrzebujemy tutaj drogi dodatkowej? Chyba nie. Bo widzę, że ono ma drogi dookoła. Tak, tak. Oni sobie tutaj poradzą. No i dobra, teraz mamy 35 aż dostępnych, także super. No i dobra, myślę, że na dzisiaj to koniec, ale przejrzę ostatni raz nasze usługi, żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok. I tak, jeśli chodzi o drogi, dostępność parkingów jest w porządku. Wszystkie drogi są zielone, to znaczy, że są w dobrym stanie. Lecimy sobie dalej. Energia jest. Nie za dużo, ale jest. Jeśli chodzi o wodę, też jest. Jak i ścieki, nie ma się czym martwić. Służba zdrowia, no właśnie. Niby mamy, ale chyba nie wszędzie. Chociaż to są jakieś tylko pojedyncze drogi. W większości miejsc jeszcze jednak ta dostępność jest. No ci mieszkańcy nie są do końca zadowoleni. Tutaj w ogóle nie jest tak super zielono, więc może warto by było zrobić upgrade. Chociaż ja myślę, że niedługo po prostu zamienię tą klinikę na szpital w tej okolicy. Bo jest to dość wymagająca okolica. Ale ogólnie jest ok, lecimy sobie dalej. Tak samo właśnie krematoria i cmentarze. Dalej odpady, wszystko spoko. Edukacja. Super, super, super. Uniwersytetu nie mamy oczywiście, ale już 60 osób spełnia warunki. Bardzo mnie to cieszy, że już 600 osób chodzi do szkoły pomaturalnej. No niecałe 200 do liceum, trochę mało. Ale tej potrzeby niestety mamy cały czas mało, więc też mało ludzi jest po prostu w naszym mieście. Ochrona przeciwpożarowa wygląda dobrze. Policja i administracja też wygląda dobrze. Transport publiczny to już widzieliśmy. Parki myślę, że nie narzekają. Łączność, no właśnie, nie mamy jeszcze poczty. Póki co zajęliśmy się telekomunikacją, no i oczywiście tylko na tym terenie. Pasowałoby chyba coś tutaj dać.
Iść tutaj, będzie najlepiej. Okej. Proszę bardzo, moi drodzy, szczęśliwi ludzie. No i dobra, to by było na tyle. Jeszcze ostatni raz rzut okiem na produkcję. Nadal za mało zbóż, za mało warzyw. No cóż, z tym pewnie będziemy się męczyć przez cały czas. Ale tych złóż w okolicy było sporo, także chyba nie ma się czym martwić. Także ja się z wami żegnam z tego zimowego Berylandu. Mam nadzieję, że zobaczymy się następnym razem. Cześć!